Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o logistyce. Odpowiem na pytanie, czym jest fulfillment, jakie ma wady, jakie ma zalety, no i w jakich sytuacjach jest opłacalny, a tym samym, czy będzie dobrym rozwiązaniem dla Ciebie. Zaczynamy. No więc fulfillment. To delegowanie zadań, a konkretnie delegowanie całej logistyki w Twojej firmie. Fulfillment jest to usługa, w której skład wchodzi jako taka główna część usługi, przyjmowanie towaru, magazynowanie towaru i wysyłanie towaru do Twoich klientów. To jest taka podstawa. No i zależnie od firmy, będą tam też dodatkowe usługi, takie jak chociażby obsługa zwrotów jak prasowanie ubrań przed wysyłką, przygotowywanie produktów do kolejnej wysyłki, czy pozyskiwanie pudełek z recyklingu, tak żeby móc być bardziej ekologicznym. Mogą być też dodatkowe usługi marketingowe, no jest tego generalnie sporo. Natomiast taka główna, najważniejsza ten core tak usługi to jest magazynowanie i obsługa zamówień, czyli wysyłka twoich rzeczy do klienta. No i jest to usługa, która odpowiada na pewne zapotrzebowanie, czyli rozwiązuje pewne problemy. No i jaki problem rozwiązuje fulfillment? Między innymi problem pików sprzedażowych, czyli jeżeli ktoś ma mały magazyn i chce się dobrze zatowarować przed okresem, w którym będzie większa sprzedaż, no nie jest w stanie tego zrobić z własnym magazynem, który nie jest z gumy i się nie rozciąga. Natomiast jeżeli korzysta z zewnętrznego magazynu, czyli z, z fulfillmentu w innej firmy, ona ma duży magazyn, ma dużo firm i może tam praktycznie wysłać tyle towaru, ile chce w dowolnym czasie. Będą, będzie to też problem z zatrudnianiem. Jeżeli ktoś nie chcę dokładać sobie problemu, jest być może małą firmą jednoosobową nie chcę zatrudniać, bo to będą kolejne problemy z, z ZUS-em, z załatwianiem całej papierologii, z umowami, z lekarzem. No, jeżeli zatrudniasz, wiesz, z czym się zatrudnianie wiąże. Ja na szczęście u siebie w firmie ten proces też oddelegowałem, więc bezpośrednio z nim nie walczę. Ale fulfillment ten problem też zdejmuje z przedsiębiorców. No dobrze, no to w takim razie dla kogo jest fulfillment, skoro już wiemy, czym jest i co robi? Moim zdaniem jest to zdecydowanie dobre rozwiązanie dla małych i średnich firm, ale przede wszystkim jest to idealne rozwiązanie dla rosnących i rozwijających się firm. Dlaczego? No bo zacznijmy od najmniejszej jednostki, czyli takiej drobnej jednoosobowej firmy, w której mamy sprzedawcę powiedzmy Marcina i Marcin sprzedaje od siebie z mieszkania. Wielu sprzedawców, szczególnie na Allegro, w ten sposób zaczyna. No i na początku to jest kilka paczek, jest... Raczej to nie jest problem, natomiast z każdym miesiącem, czy nawet tygodniem tych paczek robi się coraz więcej, pomieszczenia e, zaczynają się zapychać. Ciężko się poruszać w biurze, e, jeżeli mamy do, e, nawet biuro przeznaczone na to, czy e, ogólnie po mieszkaniu. Więc w takiej sytuacji, no, taki, e, taki sprzedawca mógłby wynająć swój magazyn, ale e, no, musiałby wziąć od razu duży magazyn, który e, dałby mu pewien zapas. No i ten magazyn byłby z wejścia dużym kosztem, stosunkowo dużym kosztem i stałym, niezależnie od tego, ile sprzedaje, czy ile w tym magazynie e, trzyma e, towaru, no to i tak musi płacić stałą opłatę. No i nasz Marcin w takiej sytuacji po prostu może wysłać ten towar e, do firmy zewnętrznej i zupełnie się tym nie przejmować. I skupić się na biznesie, czyli skupić się na, na pozyskaniu towaru, na usprawnianiu ofert, zwiększaniu sprzedaży łącznie po prostu. E, i może spokojnie skalować, nie przejmując się logistyką, bo im więcej sprzedaje, tym więcej zamawia i po prostu przerzuca do zewnętrznego partnera. To już nie jest jego problem. I każdy, na każdym poziomie ta skala to jest ta to jest duża zaleta, bo nawet jeżeli już my, powiedzmy, mamy średnią firmę, um, czyli Michał, powiedzmy, że Michał zatrudnia już kilka osób, wynajmuje własny magazyn, to może stać przed. Y przed po pierwsze tym samym problemem, bo jeżeli się rozwija i sprzedaż mu rośnie, to ten magazyn też zaraz się skurczy i będzie problem, żeby znaleźć większy i robić przeprowadzkę. To nie jest taka, taka prosta rzecz. A druga rzecz to są niewykorzystane zasoby, bo to są koszty stałe. Kosztem stałym jest i wynagrodzenie, i, i najem magazynu. Więc jeżeli Michał będzie trzymał magazyn wypchany po sandach. Także już więcej się nie zmieści, i wszystko będzie sprzedawał, będzie obracał tym towarem, no to super. Ale w tym momencie, jeżeli przychodzi grudzień i zaczyna się pik sprzedażowy i Michał chciałby domówić więcej towaru, no to już musi kombinować, co z nim zrobić. A z drugiej strony, jeżeli będzie miał większy magazyn, taki, że może sobie spokojnie, że może się spokojnie zatowarować przed grudniem, przygotować się na ten pik, no to w pozostałe pozostałe miesiące, czyli od stycznia do prawie że okresu świątecznego trzyma pusty magazyn trzyma pusty magazyn, za który tak musi płacić pracowników może zwolnić może zatrudniać, znaczy nie zwolnić, może po prostu na te okresy zwiększonej sprzedaży zatrudnić dodatkowo okresowo pewną osobę natomiast z magazynem nie da się tak zrobić pamiętajmy, że, że fulfillment to jest usługa Outsourcujemy coś, oddajemy, delegujemy zadania. No, i tutaj jest coś za coś. Czyli nie może być tak, znaczy, wspominam o tym, że może wyjść taniej, z fulfillment może wyjść taniej niż Twój magazyn pod pewnymi warunkami i, dla, i w pewnych przypadkach, no bo właśnie to jest usługa. Więc, skoro ktoś robi coś za nas, to musimy za to zapłacić. Jeżeli sprzedajemy. Towar i sami zajmujemy się pakowaniem, no to mamy większą marżę. W tym momencie musimy to przerzucić na kogoś innego. Oni oprócz tego, że muszą ponieść koszt pakowania, to jeszcze muszą na tym zarobić, bo na tym polega ich działalność. No więc to jest oczywiste. Za fulfillment musimy zapłacić i wracając do Marcina, czyli jednoosobowy przedsiębiorca, jeżeli wypchnie cały towar do, do zewnętrznego partnera, nie ma szans, żeby wyszło mu to taniej. Nie ma szans, żeby wyszło to taniej nominalnie, bo będzie musiał za to zapłacić. Natomiast pamiętajmy, że jest jeszcze coś takiego jak nasz czas, który też powinniśmy liczyć. Jeżeli jesteś jednoosobową, znaczy prowadzisz jednoosobową działalność, sam działasz w swojej firmie, pamiętaj o tym, że Twój czas też się liczy, musisz sobie go wycenić i koszt tego czasu to jest tylko, to jest tylko jeden, powiedzmy, aspekt czy koszt, a drugi koszt tego, e, utraty tego czasu to jest to, że nie wykorzystasz go na rozwój firmy. Bo jeżeli zajmujesz się pakowaniem, to ok, zarobisz parę złotych więcej, ale nie poświęcisz tego czasu na to, żeby znaleźć kolejny nowy towar, który jeszcze szybciej będzie, czyli na którym będziesz mógł zrobić jeszcze lepszą marżę i, i szybko upłynąć. Czy chociażby robić dodatkowy marketing, czy pracować na swoich ofertach, więc płacisz własnym czasem yy, i na tym może. Po prostu cierpieć rozwój Twojej firmy. No dobra, więc opowiedziałem trochę o tym w, w superlatywach, tak możesz to odebrać. Więc teraz przejdźmy. A jeszcze nie zacząłem o zaletach. Po prostu chciałem wyjaśnić, dla kogo to jest i, i, i czym jest sam fulfillment. Ale tak, przejdźmy więc teraz do wad, żeby za bardzo nie słodzić. No i taką pierwszą wadą, która mi przychodzi na myśl, to jest to, że nie masz kontroli nad, nad procesem. Znaczy, możesz ustalić sobie proces, możesz dogadać się z firmą tak, żeby pakowali dokładnie tak, jak chcesz, ale jeżeli coś będzie nie tak, to nie masz możliwości pójść od razu, jak do siebie, na magazyn, zobaczyć, której to paczki dotyczy i samemu to zrobić. W tym przypadku jedyne, co możesz zrobić, to zadzwonić czy napisać, jeszcze zależy z jakim fulfillmentem działasz, bo jeżeli to będzie duży fulfillment, to może być trochę bardziej utrudnione. Jeżeli działasz z mniejszą firmą, na pewno będzie łatwiejszy kontakt i możliwe, może, możliwe będzie też pojechanie do, do magazynu bezpośrednio. Natomiast, natomiast tak, to też musisz oddelegować i możesz kontaktować się ze swoim opiekunem w, w tym magazynie fulfillmentowym, ale osobiście nie jesteś w stanie tego sprawdzić i dopilnować. Przy czym podaję to jako wadę, ale dla mnie osobiście to też jest zaleta, bo nie można robić wszystkiego w swojej firmie przez cały czas. Jeżeli chcemy się rozwijać, musimy uczyć się, delegować, i to dotyczy też rozwiązywania problemów po prostu. Dwa, nie każdy towar się niestety nada no głównie tu chodzi o gabaryt jeżeli na przykład mówimy o meblach no to ciężko będzie skorzystać z fulfillmentu ciężko będzie znaleźć firmę, która przyjmie taki asortyment, więc to też trzeba mieć z tyłu głowy że nie wszystkie firmy zajmują się każdym rodzajem asortymentu i trzecia ostatnia wada, to jest to co już dosyć dobrze opisałem czyli po prostu cena to jest usługa płacimy za to i e, trzeba to uwzględnić w marży. W takiej sytuacji jak, jak nazywaliśmy o Marcinie, e, który sam to wcześniej robił, teraz musi to oddać komuś, będzie musiał to zapłacić, to jest koszt do poniesienia. Ale e, to jest też e, relatywne, tak jak wspomniałem wcześniej, że fulfillment może wyjść taniej niż własny magazyn, i to najlepiej sobie wyliczyć samemu. Czyli e, zebrać oferty. Firm fulfillmentowych. Zresztą w kolejnym filmie zrobię to dla was i kilka przypadków w kilku firmach um, pokażę, jak wyglądają koszty. I mając taką wycenę od, od firmy fulfillmentowej musimy policzyć, jak to wygląda tak naprawdę u nas. Czyli yy, nie patrzysz tylko na to, że tam płacisz, nie wiem, 7 zł od wysyłki, a u siebie nic nie płacisz, bo musisz policzyć. Yy, Koszt swojego pracownika czy pracowników, i ile czasu poświęcają na zapakowanie jednej paczki, czy ile są w stanie zapakować w ciągu jednego dnia i podzielić to na ilość wysyłanych paczek. No i też magazyn. Tutaj też ponosisz koszt, więc musisz cały koszt miesięczny tego magazynu podzielić na ilość wysyłanych paczek i wtedy zobaczyć, ile złotych wychodzi ci na jedną wysłaną paczkę w miesiącu. I jeżeli masz idealnie rozgryzioną logistykę, wykorzystujesz w pełni swój magazyn, twoi pracownicy nie nudzą się w pracy, no to prawdopodobnie, no to gratuluję przede wszystkim. Jest duża szansa, że fulfillment wyjdzie ci drożej, bo zajmujesz się tym u siebie, robisz to bardzo dobrze, no to zostaje tylko tyle, że to jest twój mentalny kłopot, coś ci z tyłu głowy siedzi, czy musisz się opiekować, natomiast finansowo wychodzisz lepiej. Ale jeżeli masz sytuację, w której albo właśnie brakuje ci magazynu na piki, Albo masz nieregularną sprzedaż i jednego miesiąca jest ok, ale następnego jest dużo mniej paczek i, i twoja standardowa załoga się po prostu, po prostu nudzi, a i tak musisz im zapłacić, mimo że nie pracują. Lub po prostu przez większość roku nie wykorzystujesz całego magazynu, czyli masz dużo wolnej przestrzeni. Więc ten koszt najmu, koszt najmu jest taki sam, ilość paczek jest mniejsza. Koszt w stosunku do, do jednej paczki. Jest, jest jest dużo wyższy, więc policz sobie to i to, zastanów się jaki jest Twój cel, czy za, bardziej Ci zależy na tym, żeby maksymalizować marże, czy zależy Ci na tym, żeby rozwijać firmę, robić skalę i możliwie szybko wyłączyć się z tej firmy, żeby, żeby móc cieszyć się czasem pieniędzmi i rodziną. No i tym samym płynnie przeszedłem właśnie do zalet, Czyli największą, moim zdaniem, największą zaletą jest delegowanie zadań, oddelegowanie zadań. Powtarzałem to już we wcześniejszych filmach, jestem fanem delegowania zadań, przekazywania odpowiedzialności za pewne zadania swoim pracownikom czy innym firmom, bo to pozwala Ci mieć czystą głowę od tych problemów i zajmować się rzeczami naprawdę ważnymi, a logistyka jest bardzo uciążliwa. I potrafi przysporzyć tych problemów sporo, szczególnie jeżeli chodzi o, no właśnie, chociażby zatrudnianie, czy kontakt z klientem, czy zwroty. Ilość pomyłek, taka firma profesjonalnie tym się zajmująca robi dużo mniej błędów, więc jeżeli robi mniej błędów, mniej czasu na to traci, jest mniej zwrotów, a jeżeli robisz to u siebie, no to każda pomyłka jest kolejnym czasem straconym i kolejnym zwrotem, na który znowu musisz poświęcić czas. Więc dlatego uważam, że to jest takie ważne. Dwa, zmiana kosztów stałych na zmienne. No właśnie, już to wszystko opowiedziałem, więc teraz tylko szybko podsumuję. Nie masz stałego najmu, czyli nie płacisz za magazyn kilka tysięcy miesięcznie, nie płacisz kilka tysięcy na wynagrodzenie czy wynagrodzenia miesięcznie tylko płacisz za to ile sprzedajesz miałeś w tym miesiącu mniej zamówień płacisz mniej, miałeś więcej zamówień płacisz więcej, ale też więcej zarobiłeś bo więcej sprzedałeś masz przestój w sprzedaży, nie martwisz się o to, że masz, że masz magazyn który, który musisz zapłacić, bo jest kosztem stałym płacisz tylko koszty zmienne wtedy kiedy masz sprzedaż, kiedy nie masz sprzedaży, nie masz problemu, tyle zawsze masz wystarczająco ilość miejsca niezależnie od tego czy chcesz się rozwijać i potrzebujesz jej coraz więcej Trzykrotność gorszy okres i, i wystarczy ci mniejszy, mniejsza powierzchnia. No i na koniec warto jeszcze wspomnieć o, o umowach o stawkach za wysyłkę, bo umowy z kurierami można mieć indywidualne, ale ciężko jest, żebyśmy sami jako sprzedawca uzyskali lepsze warunki niż magazyn, który obsługuje 10, 13 czy kilkaset razy więcej wysyłek dziennie miesięcznie niż Ty. Ze względu na skalę są w stanie negocjować niższe stawki, a ty możesz skorzystać, no po prostu polecieć na ich umowy, na ich stawkach, skorzystać z tego, ale z drugiej strony, jeżeli chcesz to robić na swoją umowę, żeby mieć te jakieś warunki zapewnione na wszelki wypadek, to pamiętaj, żeby ta firma fulfillmentowa, do której idziesz też dała Ci taką możliwość, jeżeli tak chcesz, no bo być może ten fulfillment jest dla Ciebie rozwiązaniem na jakiś czas, jeżeli, jeżeli kończysz tą współpracę, żebyś nie obudził się z ręką w nocniku, tylko miał swoją umowę z już odpowiednimi stawkami ze względu chociażby na, na historię współpracy, to oczywiście Twój jest wybór i powinieneś mieć taką możliwość. Skoro już nagrywam o filmencie, to oczywiście jestem w stanie polecić Ci firmę, i zdecydowanie polecam firmę Mindpack. Też link do niej znajdziecie na dole w opisie pod filmem. Dlaczego ich polecam? Bo jest to nieduża firma z podejściem właśnie dobrym dla małych i średnich sprzedawców i zainwestowałem w nich. Jestem, jestem częścią Mindpacka właśnie dlatego, że widziałem potencjał w tej firmie i ja, jako, jako właściciel też agencji, czy osoba, która działa w e-commerce już od lat, chcę. Rozwijać fulfillment od tej strony, który będzie właśnie odpowiedział i będzie korzystny dla sprzedawców. Więc nie chcę, żebyś poczuł się oszukany, że podstępnie namawiam cię do skorzystania z firmy, w której mam udziały. Mówię to otwarcie. Robię to dlatego, żeby móc dawać dobre warunki, dobrą ofertę, wspierać e-commerce i zachęcam cię do współpracy ze mną. Na zupełnie nowej płaszczyźnie niż mogliśmy to robić do tej pory. No i to było na tyle. Dzięki za obejrzenie, i widzimy się w następnym odcinku. Powodzenia w sprzedaży. Cześć.